Kelnera gramy 33 lata, ale jeszcze do Nowej Rudy nie zawitało, więc dzisiaj będzie debiut. Po 33 latach też można debiutować. Pierwszy raz na rynku w Rzeszowie, a tam piękny rynek, wszystko takie ładnie skompresowane, tworzy taki prostokąt i tu też tak mamy, więc mamy apetyt dzisiaj na fajny występ. Powstaje u mnie taki żal, że tylko dzień czy dwa, bo chciałbym dłużej. Dlatego, że ja różne regiony w Polsce już, że tak powiem, zgłębiłem, spenetrowałem, no i tam różne części polskiego wybrzeża i góry, i Bieszczady. Natomiast Dolny Śląsk nadal pozostaje dla mnie taką przyjemną, jeszcze nieodkrytą tajemnicą. Droga fantastyczna. Jechałem tutaj od strony Bielawy. Wspaniałe widoki. Droga, no miałbym pewne zastrzeżenia, bo mogłaby być lepsza, ale ze względu na te widoki trzeba tędy się przejechać. Agata, jakby nie patrzył i co by nie mówił, znowu sukces. Pasmo nieustających sukcesów, mimo może nieraz nie do końca sprzyjającej pogody, ale sprzyjającej publiczności. Tak, udało się bardzo. Myślę, że zadowoliliśmy wszystkie grupy społeczne. Tak? W czwartek pełna sala na teatrzyku dla dzieci. Piątek, biesiady na rynku. Młodzież trochę starsza, młodzież w piątek, czyli bawiła się przy wspaniałym występie myślę Tomasza Sztokingera i pana Wojciecha Gąsowskiego. Tak, pan Wojciech Gąsowski wyszedł do publiki, uczył tekstów, ludzie się świetnie bawili. Natomiast sobota już całkiem inny klimat, taki, że ciary przechodzą, prawda? Tak. I naprawdę deszcz niestraszny był, ale ta młodzież jest mocno chyba przyzwyczajona, różne festiwale rockowe, Woodstocki i tak dalej, więc dla nich to było w to gra i myślę, że nawet tego typu pogoda. Publiczność dopisała mega, zabawa była naprawdę rewelacyjna. Już zaczynamy tutaj z Wojtkiem myśleć, co dalej. Może ktoś nam podpowie, może są jakieś... Agata ma to do siebie, że zawsze ma takie strzały. No muszę jej to przyznać, ma czuja, no. Ale kto jak nie ona? Jak nie my, to kto? Bardzo dziękujemy Państwu, że uczestniczyli Państwo z nami w naszych imprezach i zapraszamy na kolejne. Cały następny tydzień znowu u nas w Ośrodku Kultury będzie się działo. A potem folklor. Hej! Hej. No.